Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do was z holem zakupowym, takie akcesoria i różne dodatki, trochę kosmetyków będzie też. Będzie to na pewno krótszy hol od poprzedniego. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego ubraniowego holu, to zapraszam was tutaj, macie link, wystarczy kliknąć i was przekieruję właśnie do tamtego filmiku. Dobra, to zacznijmy może od książek. Trzy książki kupiłam w Empiku, jedną w matrasie. Zacznę od tej jednej z matras. Słuchajcie, to jest książka Niebo istnieje naprawdę. I ja już ją czytam, pokazywałam wam ją na Instagramie. Bardzo poruszająca książka i taka dla ludzi, którzy wierzą i lub chcieliby uwierzyć, że niebo istnieje naprawdę, to polecam serdecznie. Bardzo wzniosła książka. Dałam za nią 29,90 w matrasie i ciężko przy niej nie płakać. Powiem wam szczerze, bo jest naprawdę taka poruszająca. Następne trzy książki kupiłam w Empiku w takiej naprawdę fajnej promocji. Wszystkie trzy książki to są wersje mini, czyli takie kieszonkowe. I one normalnie w Empiku kosztują 14,90. A ja kupiłam je w ofercie 3 za 2, czyli tak naprawdę za trzy książki dam tam 29 zł, z czego bardzo się cieszę, bo uwielbiam te mini wydania, bo włożę sobie je do torebki i zawsze mogę czytać, także trzy książki. Pierwsza książka, która tak naprawdę skusiła mnie do w ogóle kupienia czegokolwiek, jest to historia Chanel. I jeszcze jej nie czytałam, ale chciałam bardzo właśnie jej biografię przeczytać. Coco Chanel, życie intymne. Także tą książkę jako pierwszą chwyciłam, ale potem stwierdziłam, nie no, już jak biorę tą jedną, to wezmę jeszcze drugą, to trzecią wezmę za darmo. I tak oto wzięłam kolejne dwie. Kolejną książką jest dość... książka taka kontrowersyjna. Pewnie oglądaliście ci, którzy oglądają Bartka kanał, czyli Męski Punkt Widzenia, to Bartek zrobił filmik co uważa o zdradzie. I my tutaj oboje wypowiedzieliśmy się bardzo stanowczo, że nie wybaczylibyśmy zdrady, że zdrada to jest coś, co jakby skreśla definitywnie wszystko. Jestem tego po prostu przekonana i wiem o tym, że ja bym nie zdradziła ani nie wybaczyłam zdrady. Może wybaczyć bym wybaczyła, ale na pewno bym z tym człowiekiem dalej nie była, ponieważ nie umiałabym odbudować zaufania. I zresztą zobaczcie ten filmik, bo jest dosyć ostry, taki stanowczy. Myślę, że pokazuje bardzo ważną kwestię. Ale wracając do książki. Książka ma tytuł Bigamista. I ogólnie chodzi o to, że facet, mąż tej pani, sobie wziął drugą żonę i prowadził takie podwójne życie. Jeszcze tej książki nie przeczytałam, ale jestem bardzo ciekawa emocji, jakie wywoła we mnie. No bo ja mam dosyć taki stanowcze myślenie na temat zdrady i w ogóle takich tematów, więc ciekawa jestem, czy ta książka mnie jakoś tak poruszy. Trzecia książka, ostatnia, to jest Radość dla początkujących. I to jest książka, przeczytam wam tył, bo tak naprawdę on wszystko powie. Kate w towarzystwie najbliższych przyjaciółek świętuje powrót do zdrowia po długiej walce z chorobą. Podczas kolacji kobiety zawierają pakt. Każda z nich będzie musiała zrobić jedną ze swojego punktu widzenia niemożliwą rzecz. Chodzi generalnie w tej książce o to, żeby pokonywać siebie i spełniać
spełniać się i odkrywać radość, którą mamy w sobie, tylko trzeba po prostu ją wyciągnąć na wierzch i wiecie, i wykorzystywać ją mocno. Radość dla początkujących. Myślę, że będzie fajna książka, bardzo optymistyczna i ja bardzo, bardzo lubię takie książki, które dodają mi takiego powera. No, także w ogóle lubię wszystkie książki, które są takie motywacyjne albo coś w tym stylu. To jest również mój klimat. To były trzy książki z Empiku oraz jedna z Matras. Teraz przejdziemy do jednej biżuterii, którą kupiłam w Glitterze. Jest to po prostu tak piękna, tak piękny pierścionek. Muszę wam go pokazać. Jest to pierścionek w kształcie sowy. Takiej ogromnej, naprawdę gigantycznej, jak na moje palce, to ona jest gigantyczna. I powiem wam, że to jest tak świecąca się, piękna sowa. Ona tak błyszczy i jest taka urocza. Jak ją zobaczyłam, to po prostu wiedziałam, że musi być moja. I ona jest na gumeczce, więc na każdy palec powinna być dobra. I mam ją zamiar założyć na poprawiny mojego brata, bo mój brat bierze ślub, więc to będzie taki element błyszczący w mojej biżuterii. Zresztą zobaczycie to w filmiku ze strojem dnia, właśnie z poprawin, albo już zobaczyliście, bo nie wiem kiedy ten filmik wejdzie, ale w każdym razie, w razie czego tutaj na dole wam dam link do filmiku, jeżeli już się pojawił. I teraz zostały nam kosmetyki. Na pierwszy rzut Bioderma. Jest to po prostu filtr do twarzy dla skóry tłustej i mieszanej. 30 SPF 30. Kupiłam go dlatego, że no, pogodę teraz mamy super. Świeci słońce, jest gorąco, grzeje nas po prostu. I nie chciałabym, żeby moja twarz była, wiecie, jakby tam zaatakowana i przeciążona przez słońce. Dlatego kupiłam właśnie ten krem, filtr. Tym bardziej, że jedziemy nad morze, więc w ogóle trzeba się wysmarować, bo tam to dopiero łapie słońce ostro. Także Bioderma, niestety nie powiem wam ceny, bo nie ma tutaj nalepki. Kupiłam ją w aptece Zico, ale niestety nie pamiętam za ile. Poszukam i w razie czego jeszcze w opisie wam napiszę, jeżeli znajdę tą informację, ale było to jakoś przecenione, także z tego jestem mega, mega zadowolona. Już się smarowałam, także jest dobrze, ochrona jest. Zresztą pokazywałam wam to na Instagramie. I kolejną rzeczą są szminki z Golden Rose, ale nie tylko z Golden Rose. I teraz tak, najpierw zaczniemy od tego, co jest nie z Golden Rose, czyli szminko błyszczyk z L'Oreal'a Glam Matte. I ja go kupiłam na promocji za 29 zł. To jaki jest ten kolor, to jest niesamowite, to jest taki róż, taki oczojepkowy, powiedziałabym, tak niesamowicie mocny, że naprawdę po gałach daje ostro, jak się nim pomalowałam. I jest to błyszczyk, który jest matowy, czyli on robi taką fajną matową, on robi takie fajne matowe usta. W tym błyszczyku zakochałam się przez Anię, którą pozdrawiam, jeżeli mnie ogląda. I ona, zawsze jak ją widzę, miała takie żarowiaste, piękne usta. I mówię w końcu do Ani: Anka, co ty masz na sobie w ogóle? Jaki to produkt? No i raz mi powiedziała, że L'Oreal, potem drugi raz mi powiedziała, że L'Oreal, ale zawsze nie po drodze mi było do tych produktów. No i w końcu jakoś tak trafiłam na nie i powiedziałam: wow, po prostu czad, naprawdę czad,
super błyszczyk. I teraz mamy trzy szminki z Golden Rose. Ja teraz bardzo się fascynuję i bardzo lubię produkty, które mają wykończenie matowe. I moim zdaniem przodują w tej dziedzinie pomadki z właśnie Golden Rose, ponieważ ich cena, ich jakość, ich kolory są naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Fajne są jeszcze te matowe pomadki z MAC-a, ale one są już nieporównywalnie dużo, dużo droższe niż te Golden Rose. W tym momencie już mam 6 pomadek właśnie matowych z Golden Rose i każdą z nich uwielbiam. Musimy tylko pamiętać, żeby zanim nałożymy te pomadki, dobrze przygotować usta, czyli zrobić peeling, wcześniej je nawilżyć, no i dopiero zaczynać z aplikacją tych pomadek. Pierwszy kolor, jaki wzięłam, to jest kolor 11 i to jest taka jakby trochę czerwień, ale to jest malinowa, dość mocna czerwień. Na ustach ta szminka wygląda zdecydowanie bardziej różowo, jest przepiękna. Druga szminka to jest szminka, którą mi poleciła pani właśnie w Golden Rose, to jest numer 24 i to jest taki pomarańcz, który ma w sobie odrobinę też różu, na ustach się go zwłaszcza pomaluję, odrobinę jakby takiej brzoskwini. To jest taki niebanalny kolor, to nie jest całkowity pomarańcz i naprawdę strzał 10, bardzo, bardzo ładny kolorek, również z tej matowej serii, a ta seria się nazywa Velvet Matte. I za nie dałam 10,90. Następna szminka, którą wam pokażę, jest za 8,90 i jest to Golden Rose Lipstick Vitamin E. Szminka, która zawiera wosk pszczeli, który nawilża i wygładza usta. Chciałam właśnie mieć taką neutralną, jasną szminkę, która będzie fajnie kolorystyczna, ale też będzie dobrze nawilżać. I właśnie ta z Golden Rose jest idealna. Słuchajcie, to jaki ma kolor. Stud, miód, malina. To jest taka brzoskwinia, bardzo jasna, z dodatkiem różu, ale takiego rozbielonego różu. Jest naprawdę na ustach przepiękna. Do niej już można robić zdecydowanie mocniejsze oczy, ponieważ ona jest bardzo jasna i czasem może się wydać trochę taka trupia. Ale już ją miałam na ustach kilka razy i super nawilża usta. Jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Mój kolorek to jest 127 i tu mamy 4,2 gramy. Także ją kupiłam za 8,90 dokładnie. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o taki haul z książkami, dodatkami, kosmetykami. Jest on dużo mniejszy niż poprzedni haul, ale myślę, że takie rozdzielenie jest fajne, bo nie każdy lubi oglądać ciuchy, albo nie każdy lubi oglądać takie dodatki. Więc postanowiłam to rozdzielić. Dajcie znać, co z tych rzeczy wam się najbardziej podoba i czy macie coś z tych rzeczy. Czy czytałyście któryś z tych książek i co o nich myślicie? Będę czekać na wasze komentarze. No i pamiętajcie, żeby klikać kciuk w górę, jeżeli wam się filmik podoba. I to było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnym filmiku już niebawem. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Trzymajcie się, pa pa!